Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichris. W tym odcinku pokażę wam coś, co odkryliśmy ostatnio przez przypadek u mnie na streamie. Pod filmem oczywiście znajdziecie link do tego streamu, gdzie to też testowałem. O co chodzi? Nie wiem, czy ja tutaj wam to tak dokładnie pokażę na przeciwnikach w tej chwili. Na większych grupach jest to lepiej widoczne. Jak zwykle ćma nie zadziałała, standard. Na większych grupach, czy jak gramy w party, lepiej to widać, bo są ciężcy przeciwnicy, więc łatwiej to uzyskać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Gdy strzelam do jednego z nich, oczywiście obrażenia otrzymują przy trafieniu krytycznym wszyscy oznaczeni. Tylko że z jakiegoś powodu oznaczeni przeze mnie przeciwnicy otrzymują znacznie wyższe obrażenia niż przeciwnik, do którego strzelam. Kilka osób będących na streamie to testowało i otrzymali identyczny wynik, ale nie wszyscy. Niektórzy czegoś takiego nie zaobserwowali. Nie wiemy na chwilę obecną, z czego to wynika. Tutaj może nie do końca jest to aż tak dobrze widać, dlatego za chwilkę pokażę wam to jeszcze na strzelnicy. Jest to jakiś błąd, nie wiem niestety dokładnie czego, nie byliśmy w stanie tego wykryć, wykazać, czym to jest podyktowane. Muszę teraz podbijać. Zrobimy to szybciej. Szybko reset misji. Przepraszam, że troszeczkę może tak chaotycznie, ale jest już późno w nocy, a chciałem to wrzucić, żeby wszyscy mogli to zobaczyć, nie tylko osoby, które były na streamie. Bo no, jest coś na rzeczy, wydaje mi się, że no, prawdopodobnie część graczy z tego korzysta. Nie wiem, czy można to nazwać exploitem. Nie trzeba nic dziwnego zrobić, zacznijmy od tego. To nie jest tak, że musimy coś wcisnąć, tam przycisnąć, obrócić się, splunąć za siebie i dopiero będzie to działało, czy powodować jakieś zawieszenia się broni, czy coś w tym stylu. Nie. Ja mam założony po prostu set negocjatora. Sprawdzaliśmy przy zmianach a to klaty, a to plecaka, innych rzeczy. Nic to nie zmieniało. Już tym razem może uda się to lepiej pokazać tutaj na strzelnicy. Po pierwsze oznaczę sobie kilka celi. I zobaczcie, temu celowi ile zadaje obrażeń przy krytyku? 390 ileś tam tysięcy. Natomiast pozostałym oznaczonym z jakiegoś powodu zadałem aż 576 tysięcy obrażeń. Zobaczcie, że to jest znacznie wyżej, powyżej obrażeń, które zadaje normalnie z krytykiem. Coś jest mocno nie tak. Mało tego, jeżeli wezmę sobie tutaj karabin, oczywiście będzie się to odpowiednio skalować. Daje 1 800 000. Bach. Tutaj 1 800 000, natomiast oznaczone cele 2 440 000. Dużo, dużo, dużo więcej. Przy trafieniach w głowę, więc może mi się uda to jeszcze raz oznaczyć. Zresetuję, może będzie łatwiej. Oznaczony, oznaczony, trafiamy w głowę, proszę bardzo. Trafienie w głowę tego podstawowego celu 2 415 000, pozostałe cele 3 139 000, więc znacznie, znacznie wyżej. Zobaczcie, co się stało. Zginęły te oznaczone, dodatkowe. Podstawowy nadal stoi, bo dostał mniej obrażeń. Mimo tego, że na tamte przychodzą tylko i wyłącznie krytyki, ten dostaje i zwykłe, i krytyki. Na tamte powinno przejść maksymalnie 100% obrażeń, przechodzą wszystkie. Co zauważyłem, to, że na pewno do tych dodatkowych obrażeń z jakiegoś powodu doliczany jest bonus z perfekcyjnej szklanej armaty w tym przypadku, chociaż podejrzewam, że ze zwykłej też. Jeżeli teraz to zmienię sobie samą klatę, żeby wam pokazać, na przykład tutaj, o, powiedzmy tą. Po
proszę bardzo. Zmienione. Przycelujemy. Niech nam bije, nabije nam się bonus. Zobaczcie. Ten bonus nie jest już doliczany. Trafiając tutaj w tą tarczę, otrzymuje praktycznie identyczne obrażenia. Zakładając, tutaj z powrotem szklaną armatą, która podnosi wszystkie zawadawane obrażenia, wszystkie, spowoduje, iż ten efekt nadal będzie występował. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy był to efekt zamierzony. Podejrzewam, że nie. Ale z jakiegoś powodu, jeżeli jakiś przedmiot ma w opisie, iż podnosi wszystkie obrażenia o 30%, jest przy negocjatorze najprawdopodobniej przeliczany dwa razy. Najpierw są przeliczane obrażenia, które zadajemy tutaj. Następnie, ponieważ wszystkie obrażenia są podnoszone, dodawany jest do kolejnych celi, co oczywiście znacząco podnosi nam DPS. Tak jak mówię, nie wiem, czy to na pewno był efekt zamierzony. Podejrzewam, że to jest po prostu przeoczenie w tym momencie twórców gry. Na pewno nie jest to rodzaj jakiegoś exploitu, takiego w dosłownym tego znaczeniu, ani to nie jest jakiś tam glitch. Natomiast no, czy używanie tego jest w takim razie bezpieczne? Tego niestety nie jestem w stanie wam na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. No, coś jest tutaj na rzeczy. Podejrzewam, że część z graczy może już z tego korzystać, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu patrzy, bije i tyle mapki sobie padają. Tak jak mówiłem, pod spodem w linku macie skrót do strumyka, na którym to zaobserwowałem. Znaczy, tak naprawdę to zwróciłem na to uwagę już troszeczkę wcześniej, kilka dni wcześniej, tylko po prostu zapomniałem tego dogłębnie sprawdzić. Tutaj razem z widzami starałem się dojść do tego, co może powodować ten błąd, dlaczego nikt gdzieś wcześniej tego też nie odkrył, co się stało. Może wy będziecie mieli jakieś bardziej racjonalne wytłumaczenie. Mi się po prostu wydaje, że z jakiegoś powodu na negocjatorze właśnie naliczany jest kilkakrotnie bonus, jeżeli przedmiot posiada obrażenia do wszystkiego. Być może uda się tu jeszcze więcej coś wyciągnąć, chociaż wydaje mi się, że nawet tyle to jest naprawdę sporo. Tam podczas rozgrywki trafialiśmy, no nie tylko ja, bo i koledzy też akurat na negocjatorze gdzieś tam sobie pogrywali, testowali. Wyciągałem około 1 000 000 obrażeń przy jednym strzale z LKM-u na tych oznaczonych mobach, co jest wartością wręcz niesamowitą, jeśli chodzi o LKM. Zauważcie, że on ma tutaj MG5, szybkostrzelność 800, a obrażenia w tym przypadku 89 tysięcy, a na oznaczonych siadało po 1 000 000. Masakrystycznie podnosi to DPS. Moby po prostu znikają na momencie. Czy zechcecie tego używać, czy zechcecie tego przetestować, to tak naprawdę już zależy w tym momencie tylko od was. Ja tylko wskazuję, że coś takiego jest, jest taki błąd. Nie wiem, czy zamierzony. Wydaje mi się, że nie do końca tak miało to działać. Prawdopodobnie w którymś tam z patchy zostanie to zmienione. Jeżeli uważacie, że filmik do czegoś się przydał, zostawcie oczywiście łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, subskrybujcie kanał. A jeżeli macie możliwość, kliknijcie przycisk wspieraj.
To tyle z mojej strony. Do usłyszenia.